sumie to jest już późna godzina. Bo jest tak, która? Przed 10, przed 22. Tak, dzisiaj wzięło mnie na rozkminianie roślin. Mamy styczeń, chciałam powiedzieć już, ale wcale nie już. Kotkowi dałam, Pablusiowi dałam coś na uspokojenie. Z tego co wiem, w przypadku psów chyba preparaty uspokajające szybciej działają, a na kota trzeba trochę poczekać. Więc sprawdzimy. W każdym razie kupiłam dyfuzor, który wkłada się do kontaktu, oraz mam krople dla kotów. Coś takiego. I zobaczymy. Zobaczymy, jak to podziała na noc. Jeśli chodzi o Sylwester i wystrzały, to akurat to dla niego nie ma żadnego znaczenia. Akurat Pabluś na to w ogóle nie reaguje i nie zwrócił uwagi, natomiast chodzi tutaj o zmianę miejsca, no bo jednak koty przywiązują się i do miejsca, i do człowieka, to też w zależności jaka rasa. W każdym razie widzę, że Pabluś tak nie do końca może się tutaj odnaleźć i też muszę mu kupić jedno siedzisko, które montuje się na grzejniku. A ja dzisiaj, no tak, zaczęłam myśleć o roślinkach, więc przywiozłam sobie nasiona. I mój plan jest taki, że za dużo ja wysiewać nie będę, no bo nie mam później gdzie to wsadzać i tak dalej, gdzie tego trzymać. Natomiast myślę, że tak jak co roku zajmę się pelargoniami. A jak wiecie lub nie, w styczniu już zaczynają się wysiewy i tak naprawdę styczeń to już jest ten moment, jeśli ktoś jest zapalonym ogrodnikiem, myśli o tym, jakie rośliny posadzić w swoim ogrodzie i jakie rośliny zacząć wysiewać. I styczeń to jest taki czas, kiedy się wysiewa już pelargonie oraz petunie. Jeśli chodzi o petunie, to sobie kompletnie daruję, dlatego że w zeszłym roku stwierdziłam, że one bardzo mi śmierdzą. I miałam też totalny niewypał z nasionami, w związku z czym w petunie inwestować nie będę, natomiast bardzo chętnie w tym roku sprawdzę sobie gotowe sadzonki z Supertuni Bubblegum. Nigdy ich nie kupowałam, tych kwiatów z nasion się nie wysiewa, natomiast kupuje się gotowe sadzonki najlepiej w sprawdzonych miejscach, więc w tym roku kilka sobie sadzonek zakupię, przetestuję, zobaczę jak z jakością. Ponoć te kwiaty są dużo bardziej wybaczające, pachną, nie obrzucają kwiatów, więc nie robią bałaganu. No i pięknie wyglądają i też chyba ciężko jest je przesuszyć, więc są bardzo wdzięczne. Zatem z przyjemnością w tym roku sprawdzę te Supertunie Bubblegum i będę je trzymała na balkonie, tak samo jak pelargonie. Z pelargonii zawsze co roku byłam bardzo zadowolona, więc tutaj chyba, cóż, my tutaj mamy, akurat petunie ogrodowe, kaskadowe, które właśnie były niewypałem. Muszę sobie tutaj przejrzeć nasiona, zobaczę co mam, czy mam w ogóle jeszcze jakiekolwiek nasiona pelargonii. Maciejka też na przykład się nadaje na balkon do doniczki. O, tutaj mamy pelargonię rabatową i chyba będą tutaj nasionka, nie ma nic, nie, więc będę musiała kupić. Tutaj mamy pelargonię białą. Dobra, czy tutaj coś mamy? Tu jest kilka nasion pelargonii białych, białe też mogą być. Maciejka, natomiast to się wysiewa końcem stycznia, przywiozę sobie jeszcze kuwetki do wysiewu, a w zeszłym roku kupowałam sobie takie ładne, dosyć porządnej jakości, porządnego plastiku, różowe kuwety, więc one mi się tutaj sprawdzą, do tego te plastikowe podstawki z IKEA, które dam na spód,
I będą sobie tutaj stały przy oknie i tylko pelargoniami myślę w tym roku się zajmę, chyba że wymyślę jeszcze coś innego ciekawego. Dajcie znać, co wy wysiewałyście na balkonie. W sumie to, co my tutaj mamy, w sumie to też świetnie sprawdziły mi się w donicy werbeny. Pamiętam, pięknie wyglądały werbeny w donicy. Werbena. Werbena patagońska. I to też mogłoby ciekawie wyglądać, bo one rosną wysokie i no ładnie wyglądają. Więc nie wiem, czy może werbeny też. To byłby dobry pomysł. No i oczywiście zioła, zdecydowanie zioła, ale ja akurat kupuję gotowe sadzonki, więc będę też miała zioła. Mamy to. Oprócz tego wzięłam jeszcze tą skrzynię, którą też będę musiała sobie przejrzeć. Skrzynia różnych elementów dekoracyjnych do domu. Tutaj mamy cynamon oraz moje suszone pomarańcze. Będę musiała tutaj te rzeczy przejrzeć, dlatego że też chciałabym zrobić z tej skrzynki taką narzędziownię na kombinerki, na śrubokręty, na wkrętarkę oraz inne takie rzeczy i pierdoły, więc będę musiała to wszystko przejrzeć i część po prostu najlepiej oddać. Ale tak, o, mamy też tutaj klej na gorąco. A właśnie, w tym roku też pomyślałam o tym, że mogłabym pierwszy raz zrobić wieniec i ozdobę na Wielkanoc. Zawsze robiłam to na Boże Narodzenie. Przepiękne wieńce mi wychodziły. A w tym roku myślę, że skuszę się, żeby zrobić coś swojego na stół, ale wielkanocnego. To mi się tutaj na pewno przyda. Tutaj mamy, o, ten klej. No nic, mamy tutaj jeden wielki bałagan, więc trzeba będzie to wszystko przejrzeć i poukładać. O, tutaj mam piękne tasiemki. A, patrzcie, tu mi została nawet jeszcze tasiemka z Rossmana z zeszłego roku. Właśnie ta biało-czerwona. I ta też jest piękna. No, widzicie, no ja szukałam, a mam, miałam je tutaj. Na leki i potrzebuję zrobić sobie jeszcze miejsce na słodycze. Też lubię mieć taką półkę z przekąskami i na słodycze, więc myślę, że tutaj będzie ok. No, dziś kupiłam rzeczy, których jeszcze mi brakowało, jak kaszę jęczmienną, żeby zrobić pyszny obiad z mięskiem, z jakimś jasnym sosem i tutaj, albo ciemnym, też czemu nie, myślę, że coś takiego zrobię na weekend. A tutaj mamy makaron do zwykłego spaghetti. Powiem wam tak, jest mi tutaj dobrze, oswajam się powoli i czuję się tutaj komfortowo. I jak już tak jestem prawie urządzona, to chce mi się sprzątać, chce mi się gotować, chce mi się o siebie dbać. I w ogóle też nawet myślę o tym, żeby dzisiaj zrobić sobie taki mały trening
ale nie zacznę od Caroline, tylko od Pameli, bo Pamela ma takie bardzo energetyzujące i mega pozytywne treningi z dobrą muzyką w tle, więc myślę, że zacznę sobie tak od 10 minutek, bo wiem, że i tak mega zakwasy mi wyjdą. Zawsze to jakiś początek, a dzisiaj jest 3 stycznia. Nie zaczęłam wcześniej, dlatego że kurczę, ze zdrowiem to też u mnie ostatnio było bardzo ciężko. Jak nie przy jakieś przeziębienie, to później katar, zawalone zatoki, potem miałam coś z okiem, bo byłam u okulistki, miałam podejrzenie zapalenia rogówki. Jak nie to, to zaczęło mnie coś boleć tutaj między żebrami. Mam wrażenie, że mięśnie, być może od kaszlu, miałam nadwyrężone mięśnie i strasznie mnie to bolało tak, że nie mogłam się podnieść na łokciu, tylko zawsze musiałam drugą stroną. I tak naprawdę dopiero teraz mi wszystko przychodzi i to tak po mnie spływa. W ogóle już nie mam kataru, nie mówię przez nos, mam normalny głos i tak czuję się prawie wyleczona. Jeszcze nie jest idealnie, nie jest tak perfekcyjnie, ale już jest chyba z górki i dopiero teraz mam siłę, żeby w ogóle zacząć coś robić, zrobić ze sobą i myślę, że tak zacznę sobie od tych 10 minutek, bo wiem, tak jak powiedziałam wcześniej, że i tak zakwasy mi wyjdą. No, więc to, ale zanim, no to chcę jeszcze tutaj, tak jak powiedziałam, przetrzeć te blaty, kotu dać ten lek na uspokojenie. I umyć podłogi, i myślę, że to będzie koniec na dziś, a mamy już godzinę 21. Wiecie co? Jutro mam ochotę. W ogóle dzisiaj zrobiłam taki nieco inny makijaż, bo użyłam kredki z Eveline nowej, metalicznej, ale w kolorze oliwkowym. I byłam tak zaskoczona, że mają kolor oliwkowy, i nałożyłam na oko. Mam wrażenie, że też przez to moja tęczówka jest bardziej zielona. I odebrałam dzisiaj podkłady od Elever i chyba jutro zrobimy jakiś taki szybki make-up. Konkretny zapas już na wiosnę, na lato, na cały rok. Żałuję bardzo, że te podkłady tak zdrożały, ale cóż zrobić, nawet nie ma na nie kodu rabatowego. Można znaleźć kod rabatowy na wszystko inne, ale podkłady są w ogóle. Podkłady są wyłączone z promocji. Chyba muszę. W ogóle zamówiłam mu legowisko na grzejnik kotu. Wiem, że będzie mu tam dobrze. Ale no, z kotem też nie jest łatwo. A że on zawsze był płochliwy, to w sumie mnie to nie dziwi i zastanawiam się, czy on kiedykolwiek się przyzwyczai do tego miejsca. Już w domu ja. Od kiedy w ogóle Cleo odeszła, to on jest niespokojny. On jest zupełnie innym kotem. I to jest. A, ja tu mam beige oraz sand. Nie wiem, czy tu widać różnicę, ale jutro, jak będę robić makijaż, to zrobimy swatche i porównam wam te wszystkie trzy odcienie, jakie sobie zakupiłam. Najlepszy podkład, lekki, kryjący, wygładzający, robiący Photoshopa, trwały, jeszcze ma SPF 50. Dla mnie ideał. Uwielbiam, dla mnie to jest top i numer jeden. To jest prawie 3 mililitry. Okej. Dobra. Mamy to. Dzięki test. Czy to się tu zmieści? A może tu? Dobra. Na razie.
razie dam to tu. Może być. Może być, co? Ale na tych białych blatach to wszystko widać. Każdy brud, nawet ślady kota, że chodził po blacie. Podczas mojej nieobecności. Włosy nawilżam odżywką humektantową gruszką od Anwen. Zawsze to idzie na końce włosów, tak żeby się lepiej rozczesywało i żeby włosy były bardziej nawilżone, bo tego już się nie spłukuje. Dobra, myślę, że już tak czuję pod palcami, że chyba powinno być lepiej z rozczesywaniem. O tak, zdecydowanie lepiej. Zdecydowanie lepiej. Wkładam grzebień i normalnie przesuwam po włosach, więc jest super, naprawdę. Dzisiaj włosy chyba będą nawilżone, więc jest pięknie. W ogóle tak, w mieszkaniu jest ciepło, więc mogłam założyć kamizelkę. I tak się z tego powodu cieszę, bo serio, pierwsze dni w tym mieszkaniu to był mróz. Marzłam tutaj i chodziłam w szaliku. Przez to, że też okno było nieszczelne, no i w ogóle cały blok jest niedogrzany, bo właściwie mieszkam w pustym bloku. Wszystkie pozostałe mieszkania są puste, właściwie tylko ja tutaj mieszkam w tym bloku. Jest to jedyne zamieszkałe mieszkanie, a pozostałe są puste, więc mam tutaj totalny luz. Przynajmniej na razie, do czasu, tak myślę, ale nie jest mi z tym źle. Jestem zadowolona na razie, póki co, więc no, oswajam się z tym miejscem, lokalizacją, w ogóle z tym mieszkaniem. Tak powoli ogarniam już, co gdzie jest, jakiś sklep, piekarnia, jakaś większa galeria, jakiś MediaMarkt. Czy sklepy budowlane, więc powoli tak ogarniam te rzeczy, apteka też tak samo, przecież ostatnio pędziłam do apteki, więc powoli dostosowuję się do nowej przestrzeni i jest dobrze, już jest dobrze. Więc tak czuję się bardziej swobodnie i komfortowo i jest mi lżej i tak psychicznie czuję się lepiej, no bo no początki nigdy nie są łatwe, nie? No jest to trudne, bardzo trudne, ale już z każdym dniem i z każdym tygodniem jest coraz lepiej. I tak jak mówię, jeszcze dzisiaj przyjdzie ta pralka. Co jeszcze tutaj muszę zrobić? A, zakupić meble, no bo oczywiście nie mam jeszcze ławy, nie mam stołu, ale jak już to wszystko będzie, jeszcze też jedno łóżko do pokoju, jak już to wszystko będzie, no to... Też w sumie to się zastanawiam nad zakupem mniejszego telewizora, który i tak w sumie przyda mi się później. Dobra, więc tak, wracając do tematu blok, przez to, że nikogo tutaj nie ma i nie jest jeszcze zamieszkały, no to jest niedogrzany. Ściany prawdopodobnie możliwe, że są jeszcze nawet wilgotne i nie są do końca wysuszone. No nowe budownictwo. Jaki ja odcień będę używać? Beige. No to... no było tutaj zimno, marzłam. Natomiast teraz jak już te okna mam szczelne, no to jest ciepło, grzejniczki grzeją, jest dobrze. Jest tak jak być powinno. Założę najpierw soczewki, a potem przejdę do szybkiego make-upu dziś. Muszę sobie włączyć dźwięki, gdyby ktoś do mnie dzwonił. Dobra, nakładam teraz bazę z Eveline Wonder Match. To jest ta baza 3 w 1 serum primer. Nawilżająca, która ma działanie pielęgnujące i też ładnie też tą... fajnie tą buzię rozświetla. Podoba mi się efekt po wykonaniu makijażu, więc nawet zaczęłam jej używać. Podoba mi się. I tak, tutaj mam podkład od Elever. I ja dzisiaj będę używać odcienia beige. Ale czuję się wyspana. Jezu, jak mi dobrze, że jestem wyspana.
W kuchni jeszcze do końca się nie zorganizowałam. Też tak naprawdę nie mam tutaj wszystkich rzeczy, jeszcze nie wszystko sobie przewiozłam. Wydaje mi się, że kamera jest chyba brudna. O, teraz chyba będzie lepiej. W każdym razie tak, nawet nie mam szklanek, chociaż powiem wam, zastanawiam się, jeśli chodzi o szkło, co to jest? Będę chyba sobie zamawiać szkło i takie szklanki do napojów z huty szkła. Coś takiego chodzi mi po głowie, czyli coś nowego, coś co mi się będzie podobało, coś co będzie takie moje, więc na pewno zamówię i się za czymś takim rozejrzę na pewno. Póki co na razie mam takie kubki do herbaty, wzięłam wszystkie swoje ulubione kubeczki. Natomiast będę je trzymała w zupełnie innym miejscu, w szafce nad czajnikiem i to będzie pod względem logistycznym dobre rozwiązanie. Natomiast tutaj mam pojemnik na leki i to sobie wrzuciłam do takiego ratanowego organizera. Tylko będę musiała to jeszcze też jakoś ładnie poukładać. Tutaj jest herbata, tutaj mamy Gripex i jakieś tam pierdoły. Za dużo tego nie ma, więc to będzie tu. I tutaj jeszcze taki jeden ratanowy. Jeden ratanowy przydałby się na słodycze. Więc nie wiem, czy nie powyciągam sobie tutaj te rzeczy. To powyciągam. I tutaj tu jeszcze jest Halmex Cold. I tutaj włożymy sobie słodycze. To, chociaż słodyczy za wiele nie mam. Dobra, i włożymy tutaj obok. Pasuje. Wyżej mam skrzynkę z nasionami. Być może dam ją dużo wyżej, na aż pod sam sufit, bo po tą skrzynkę, po tę skrzynkę nie będę zbyt często sięgać. Więc ona mi tutaj tak na co dzień nie będzie potrzebna. Okej. Więc tu mamy tu jest kawa. Tutaj są olejki eteryczne, które w sumie mogłabym też przełożyć w jakieś inne miejsce razem z kadzidłami. Gdzie te kadzidła dać? Może tu? Tak, ja tutaj mam kadzidła. A czy ja wzięłam w ogóle jakikolwiek stojak na kadzidła? Tutaj mamy Ashley Burwood, londyńska marka, i patchouli. Tutaj mamy wersję cynamonową na święta. I te kadzidła są długie. One są dosyć długie. Fantastyczne, pięknie pachną. Ja je zakupuję w Notino. Myślę, że tutaj je włożę. One się zmieszczą. O, właśnie, tak. Tutaj mamy jeszcze takie kadzidła. Ja nie pamiętam. Take me to the yoga. A tutaj mamy I found myself in a female orgy. Tak. Ciekawe, ale nie pamiętam. Ja bym to rzuciła tu. A ciekawe, czy wejdzie ten organizer do szuflady. Czystej ciekawości. Chcę sprawdzić, czy tam w ogóle wejdzie. Ej, wejdzie! Opisy. Tutaj mamy latarkę. Sobie tutaj włożymy narzędzia. Co my jeszcze w ogóle muszę kupić? A! Mini wkrętarka. W ogóle nie wiedziałam, że są takie mini wkrętareczki. Ale dobra. Mamy tutaj trzy bity. To sobie też włożymy tu. Dobra, pasuje.
Tutaj też wrzucimy sobie nożyczki. Ciągle odpadają mi z szafek. Nie wiem, co to są za ślepki. Jakieś te mocowania. Nie wiem, co to jest. Tu wrzucimy sobie etui od mojego Kimbala. Tu są uchwyty do statywu. No i kabelki. A, miara też tutaj. I kabelki. Imbusy. Jakieś śrubki. No i co, teraz lepiej, nie? Co tu mi coś haczy, nie? Ale to jest szuflada niżej. Makaron haczy. Dobra. Wejdzie. To sobie wrzucimy tu. No. O, jest. Idealnie. To te narzędzia, nie? Te narzędzia mi tu nie pasują. Czemu to się nie zamyka? Dobra, bo teraz przeszkadza szuflada na bel. No tak. O nie! Któraś torba śmierdzi. Fajna jest ta indukcja, że mogę coś na niej robić i ona mi nie pika. W moim domu było tak, że cokolwiek bym na niej nie postawiła, chociaż była wyłączona, to zaczynała mi pikać, reagować i w sumie to mnie to trochę wkurzało. A tak to mogę sobie na tym pracować. Podoba mi się to, ale funkcjonalnie z kolei mi się bardziej moja podobała, bo to była Electrolux, a to jest Beko. Tak, funkcjonalnie nie do końca mi się to tutaj to podoba, ten rozkład, ale, no daję radę, no przecież nie jest złe, ale wybrałabym coś innego. Dobra, więc tak, tutaj mamy herbaty. Ta jest dziwna. Kota nie ma, gdzieś się znowu schował. Tu jesteś, czemu ty tam siedzisz? W tym kącie. Serio? Przydałby się jeszcze jakiś organizer przy prysznicu, bo tak z tymi kosmetykami to tak niekoniecznie na tej baterii. No i w ogóle też przypomniało mi się, że muszę tutaj listwę jakoś inaczej zamontować, bo listwa odpada od spodu, więc jeszcze z tym mam problem. I a tak poza tym już jest ok. I ponieważ teraz mam chwilę wolnego, chociaż nie wiem, czy w sprawie pralki do mnie nie dzwonili. Chwilę wolnego, więc umyję w końcu pędzle, bo zwlekam z tym. Zwlekam z tym cały czas. Tu mam szczoteczkę. Sobie schowamy tu. W ogóle też dzisiaj chyba... Ogarnę sobie łazienkę. Mam pralkę. Pralko-suszarkę. Panowie się trochę namęczyli, ale jeśli chodzi o wymiar, no to wyszła idealnie, z tym, że trzeba było zdemontować drzwiczki i zawiasy. Więc mamy to. Zdecydowałam się na Beko i to jest pralko-suszarka. Jest sporo programów. W tym momencie ta pralka się, nie wiem, przeczyszcza i mam tutaj program włączony szybki, 28 minut czy tam pół godziny. Opinie były dobre, więc stwierdziłam, że dobra, wezmę taką. Oh.
All that I crave when you're away, nights are sleepless. Do we need space? Yeah, maybe you're brave, boy, you're my weakness. Give and we take, the love that we make, it's my favorite drug. Too caught up in your love, I've been trying to forget, but you won't let. We'll be right back.